Załóżmy, że udało ci się zarobić na kryptowalutach. I teraz pytanie do Ciebie: zostaw komentarz pod tym wideo. Co robisz z zyskami? Wychodzisz do fiatów, czyli złotówek, dolara bądź innej waluty fiducjarnej, czy jednak zostajesz w świecie blockchain? Tutaj pomnażasz swoje zyski. Jak się domyślasz, moja decyzja jest oczywista. Zostaje w świecie blockchain, tutaj mnoży swoje środki, na przykład wykorzystując kryptolokaty. Dzisiaj pokażę Ci aplikację Celsius, gdzie możesz właśnie utworzyć taką kryptolokatę i mnożyć swoje środki, przetrzymując tutaj kryptowaluty. Ja jestem Cyberkorzy, to jest kanał cyberbiznes. Wszystko, co chcesz wiedzieć o kryptowalutach, blockchain oraz biznesie w sieci. Jeżeli podoba Ci się ta tematyka, to już teraz zostaw łapę w górę, zasubskrybuj kanał i wciśnij dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Jaki jest plan tego wideo? Opiszę projekt Celsius Network. Przyjrzymy się kursowi kryptowaluty na przestrzeni czasu. Jest to kryptowaluta CEL, która napędza projekt Celsius. Obliczymy przykładowy wzrost Twojej lokaty. Kim jest Alex Maszyński? Po prostu założyciel tego projektu, jednak z bogatym doświadczeniem w internecie, pojęcie CFI, czyli Centralized Finance. Przetestujemy aplikację Celsus na telefonie. Jakie są moje doświadczenia z aplikacją Celsus? A już mogę powiedzieć Wam, że do tej pory pozytywne a używam jej prawie rok jak wpłacić oraz wypłacić środki z aplikacji, a także plusy oraz minusy tego typu projektów. Jestem na głównej stronie projektu i od razu tutaj widzę wielki napis, że możemy zarabiać więcej za aplikacją Celsius. Jak wiecie, na lokatach bankowych teraz zarabiamy jakieś śmieszne pieniądze. Na przykład tutaj informacja, że w Ameryce, lokując dolary na lokacie bankowej, no ta stopa zwrotu wynosi 0,01% rocznie. No pięknie. Przejdźmy dalej. O spójrzmy, Bitcoin oraz Ethereum. Jeżeli przytrzymujesz Bitcoin w aplikacji, możesz liczyć na stopę zwrotu 6,2% rocznie i Ethereum 6,35% rocznie. W kryptoświecie funkcjonują również takie kryptowaluty jak stablecoiny. To akurat jest wyróżniona kryptowaluta USDC, czyli stablecoin, który stara się odzorować aktualny kurs dolara amerykańskiego. I tutaj stopa zwrotu jest większa 12,65%. Aplikacja napędzana jest przez kryptowalutę CEL. Jeżeli chcesz dostawać nagrody właśnie w tej kryptowalucie, to oprocentowanie rocznie będzie odpowiednio wyższe. Na przykład dla stablecoina USDC, jeżeli chcesz zarabiać w kryptowalucie CEL, to wtedy oprocentowanie wynosi 12,65%. Jeżeli jednak chcesz dostawać nagrody w kryptowalucie, którą wpłaciłeś, np. USDC czy Ethereum, to oprocentowanie roczne jest mniejsze. Tutaj wynosi 10%. Poniżej zobacz są konkurenci, np. aplikacja BlockFi oraz Coinbase i te oprocentowanie jest odpowiednio niższe. Trzy podstawowe funkcjonalności aplikacji. Możesz dostawać nagrody, pożyczać gotówkę, a także transferować swoje kryptowaluty na inne portfele. Możesz działać z aplikacją z minimalnym kapitałem, na np. posiadając 10, 20, 100 dolarów. Wpłacasz ten kapitał i już dostajesz nagrody. Nagrody wypłacane są, no i możesz wypłacić te środki o każdej porze dnia i nocy bez zbędnych opłat. Spójrzmy, jak zachowywała się cena kryptowaluty Cel. W 2018 roku cena za jedną sztukę wynosiła około 5 centów. Więc to, było, to był idealny moment, aby zainwestować w tą kryptolutę. Następnie jak widzisz po wykresie, dużo się nie działo przez rok 2019. Jednak w 2020 roku notowaliśmy już no, dosyć pokaźne wzrosty. W tej chwili doszliśmy do poziomu w prawie 7 dolarów. 3 lata temu w 2018 roku za jedną sztukę mogliśmy zapłacić około 2 centów. To daje nam zwrot z inwestycji około 30 tysięcy. Ja muszę się Wam przyznać, że kupowałem kryptowalutę Cel za około 1 dolara. Ale jak widzisz, wzrost 7 razy też jest jak najbardziej zadowalający. W zakładce R znajdziesz przykładowy kalkulator Twoich potencjalnych zarobków w aplikacji Celsius. Załóżmy, że wpłacasz kryptowalutę Ether o równowartości 1000 dolarów. Nagrodę otrzymujesz w kryptowalucie CEL i po roku tyle będzie wynosić Twoja nagroda, czyli około 66 dolarów. Z kolei, jeżeli chciałbyś zarabiać w kryptowalucie Ether na Twojej lokacie, no to wtedy ta nagroda będzie odpowiednio niższa, będzie wynosić około 50 dolarów. Możesz tu również zmienić tutaj kryptowalutę, którą wpłacasz, na przykład Bitcoin i wpłacasz Bitcoina o równowartości 1000 dolarów. Dostając nagrodę w cel token rocznie, dostaniesz 45 dolarów, a jeżeli chciałbyś dostawać BTC, no to będzie około 35 dolarów. Więc tak to wygląda. Tutaj masz Twoją stopę roczną zwrotu. Dla BTC to jest około 3,51. Jeżeli zamienisz na cel tokeny, no ta stopa roczna wzrasta o 1%. Tutaj znajdziesz jeszcze średnią wartość nagrody, którą dostaniesz miesięcznie na Twój portfel. Mocną stroną tego projektu jest założyciel, czyli Alex Maszyński, który ma naprawdę duże doświadczenie w branży technologicznej. Pracował w wielu startupach, a także zbudował trzy unicorny, czyli jednorożce w branży technologicznej. W tej chwili zarządza zespołem Celsius i zarządza kapitałem w wysokości 18 miliardów dolarów w kryptoasetach. Poruszając się w internecie, na pewno spotkałeś się gdzieś tam ze skrótem VOIP, czyli Voice Over Internet. Aleks Maszyński wraz z zespołem opracował ten protokół przesyłania głosu poprzez internet. Z tego co wiem, spotkał się wtedy z bardzo dużym oporem operatorów, ponieważ operatorzy byli święcie przekonani, że przesyłanie głosu przez internet wykluczy po prostu sieci komórkowe. Jednak Aleks Maszyński przebił mur, wdrożył ten standard i ty, tak jak wiesz, teraz możemy porozumiewać się przez różne komunikatory właśnie za pomocą tego protokołu. Na, jego, na liście jego sukcesów znajduje się e, oczywiście więcej osiągnięć, na przykład wdrożenie internetu w nowojorskim metrze. No i w tej chwili mam nadzieję, że doprowadzi, doprowadzi projekt Celsius do końca. No i będziemy żyć już w nowej ekonomii, gdzie rzeczywiście będziemy mogli zarabiać godne pieniądze na lokatach. Celsius Network jest projektem typu DeFi, czyli Centralized Finance, zcentralizowane finanse. W świecie blockchain oraz kryptowalut istnieje również pojęcie DeFi, czyli Decentralized Finance, zdecentralizowane finanse. Jakie są różnice? Spójrzmy na projekty typu CIFI, czyli na przykład Celsius. Tutaj wymagane jest KYC, czyli musisz tutaj zweryfikować swoją tożsamość, na przykład dokumentem. Takie projekty zapewniają bramkę między walutami fiducjarnymi, tak zwanymi Fiat'ami, i możemy tutaj wymienić spokojnie te waluty na krypto różnego rodzaju. Pamiętaj, że tego typu projekty są regulowane. Mamy tutaj regulatora i nigdy nie wiemy, czy coś nie zmieni się w działaniu tej aplikacji poprzez. Regulacje wprowadzone przez określone instytucje. Spójrzmy na projekty typu DeFi. Tutaj nie musisz weryfikować swojej tożsamości, po prostu posiadasz np. portfel Metamask i możesz połączyć się spokojnie z aplikacją typu DeFi. Bardzo szybko możesz tutaj wejść na pokład i zacząć pracę w tych protokołach. Nie mam tutaj regulacji, co może być plusem oraz minusem. Wszystkie transakcje Zachodzą tutaj na blockchainie. Te aplikacje CFI i DeFi mają pewną część wspólną. Możemy tutaj pożyczać kryptowaluty, możemy tutaj tradeować, zarządzać swoimi środ środkami, wykonywać powiedzmy konwersję z jednej kryptowaluty na drugą kryptowalutę, no i oczywiście oszczędzać. Jakie jest założenie projektu Celsius? Mówi się, że w tej chwili od 1 do 2% ludzkości korzysta z kryptowalut. Projekt Celsius chce to zmienić. I wprowadzając prostą, intuicyjną aplikację dla przeciętnego użytkownika internetu. Ja mam ze sobą, powiedzmy, doświadczenie w branży technicznej i wejście w świat kryptowalut wymagało do mnie naprawdę sporo nauki, więc nie jest to proste i nie każdy sobie z tym poradzi. Patrząc na aplikację Celsius, to szczerze, wydaje mi się, że każdy użytkownik, który potrafi obsługiwać smartfon, może tam kupić i przechowywać waluty. Właśnie zalogowałem się do aplikacji Celsius na moim telefonie. Jeżeli chcesz pobrać aplikację, poniżej tego wideo zostawiłem ci link. W momencie, jeżeli pierwszy raz przelejesz 400 dolarów do aplikacji Celsius i przetrzymasz te środki przez 30 dni, dostaniesz nagrodę w postaci 40 dolarów w Bitcoinie. Ok, czyli możesz zalogować się z mojego linka. Wykonać te czynności, które powiedziałem, i dostaniesz nagrodę. Aktualnie mam wpłacone powyżej 400 dolarów. Jest to suma wszystkich moich kryptowalut, które tutaj przechowuję. I obok, zobacz, jest też rubryka Total Earnings czyli od początku użytkowania aplikacji Celsius zarobiłem prawie 90 dolarów. Jakie kryptowaluty posiadam w tej chwili w portfelu Celsius? No, widzisz, mam tutaj kryptowalutę Celsius, stablecoina. Usdc oraz bitcoina. Nie wiem, jakie portfolio posiadasz, ale zobacz, Celsius posiada wiele innych pozycji, które możesz wpłacić. Ja może zmienię tutaj widok, żebym mógł zobaczyć sobie powiedzmy loga poszczególnych kryptowalut. Więc zobacz, mamy tutaj więcej różnych kryptowalut, które możesz przelać i na nich zarabiać. Cała lista, więc wybierasz te, które posiadasz w swoim portfolio i przesyłasz. Oczywiście pamiętaj, że w świecie kryptowalut należy e, tak jakby dywersyfikować miejsca, w których przechowujesz e, kryptowaluty. No szczerze, ja mam większe zaufanie do aplikacji zdecentralizowanych niż e, scentralizowanych, takich jak Celsius. E, no ale część tutaj środków posiadam, nie dużo, jak widzisz. Um, zastanawiam się, czy jednak nie wpłacić w tej chwili więcej. Jak wpłacić środki do aplikacji e, Celsius? Powiedzmy, że chcesz wpłacić e, bitcoina. Więc przechodzimy do Bitcoina, i tutaj mam opcję Transfer albo Withdraw. Więc ja klikam sobie Transfer. I understand, i tutaj mam adres, e, na który przelewam środki z e, zewnętrznego portfela bitcoinowego. Nie? Więc to jest ten adres na który przelewasz środki z giełdy kryptowalut, bądź zewnętrznego portfela. Kopiujesz ten adres i przelewasz. Powiedzmy, pokażę Ci teraz jak wypłacić środki z portfela Celsius. Mamy opcję Withdraw. Ja akurat pracuję teraz na Macu i mam tutaj do dyspozycji portfel, portfel Exodus. Wygląda on w ten sposób. No i powiedzmy sobie, przejdę do Bitcoina, kliknę na Receive. Ustawię sobie tę aplikację obok siebie i zobacz mam tutaj kod QR. Powiedzmy, że będę chciał wypłacić wszystkie środki, więc przy, yy, przyciskam All. Klikam Check Wallet Address i mogę tutaj zeskanować yy, kod QR, więc w, przyciskam kod QR, zezwalam aparatowi na dostęp i zobacz. Skanuje zewnętrzny portfel kryptowalutowy i automatycznie pojawi się tutaj adres, na który mogę przesłać Bitcoina. W aplikacji Celsius możesz również zakupić kryptowaluty za pomocą guzika Buy i tutaj masz dwie opcje albo za pomocą karty kredytowej kupujesz albo za pomocą y, przelewu bankowego. Ja tutaj wykonałem pewne transakcje, jednak nie polecam tej opcji, ponieważ no, te opłaty transakcyjne przy zakupie kryptowalut są wysokie. Więc ja bym tutaj kupował kryptowaluty na zewnętrznych giełdach. A tutaj po prostu przelewał już swoje, swoje kryptowaluty po to, żeby dostawać nagrody w postaci jakichś tam procentów. Przejdźmy do podsumowania tego odcinka. Na pewno plusa. Przejdźmy do, przejdźmy do podsumowania tego odcinka. Przyjrzyjmy się plusom na pewno jest to intuicyjna aplikacja Celsius, dostępna dla praktycznie każdego użytkownika smartfona. Można szybko kupić kryptowaluty, przesłać, wypłacić, a następnie zamknąć w lokacie i dostawać dosyć godziwą stopę zwrotu na poziomie 10% rocznie. Niewątpliwą zaletą aplikacji jest możliwość wypłaty środków. Co prawda, po wypłacie czasami trzeba czekać 24 godziny, aż te środki zostaną przesłane, ale to jest duża zaleta, bo niektóre aplikacje podobne nie oferują takiej możliwości. No i dodatkowym plusem jest mocny zespół dowodzony przez Alexa Maszyńskiego. Co jeżeli chodzi o minusy, to jest aplikacja scentralizowana i tak naprawdę mm, jakiś tam regulator może wpływać na rozwój tej aplikacji. I to jest może być pewien problem minus e, i nie wiemy co się z tym dzieje. E, druga sprawa, jeżeli wpłacicie tam środki, to musicie wiedzieć, że dajecie te środki w zarządzanie firmie Celsius, tak? Wy nie zarządzacie sami e, tymi środkami, jak na przykład w blockchainie, tylko tutaj oddajecie te środki i macie nadzieję, że ta firma będzie dobrze zarządzana i te Środki będą wam wypłacane, te nagrody będą wypłacane i wasze środki nie przepadną. Czasami zauważyłem problemy z logowaniem na tej aplikacji, użytkując od czasu do czasu. Jednak to nie jest tak duży problem, ale na pewno problemem jest brak aplikacji webowej. Wiem, że aplikacja jest w tej chwili w fazie rozwoju i to będzie na pewno dosyć. Duże, przełomowe wydarzenie, i może to przyciągnąć więcej użytkowników do aplikacji Celsius. Jeżeli korzystacie z aplikacji typu DeFi, to wiecie, że większość działa właśnie jako web aplikacja i możemy wtedy łączyć się portfelami przeglądarkowymi typu MetaMask. Więc to są plusy i minusy aplikacji Celsius. Zachęcam Was do samodzielnej analizy tego projektu, jeżeli chcecie. Zalogować się do aplikacji to link zostawiłem Wam poniżej, mówił cybercoach i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.